witam bardzo serdecznie w Wyzwaniach Widzów, czyli takim teleturnieju składającym się z przystawki, czyli przedstawienia naszych graczy i dania głównego, czyli rozgrywki na trasach waszego autorstwa w grze Trackmania. Zaczniemy od prezentacji naszych graczy. Na naszej liście znalazły się trzy mapki z poprzedniego odcinka, które nie zostały wylosowane, i dwie nowe trasy. Zobaczymy, które z nich rozegramy dzisiaj. Losujemy! No i mamy pierwszego szczęśliwca, którym jest Kuba 9000. To jest gracz, który wystąpił po raz pierwszy bodajże już w drugim odcinku cyklu, a teraz zmierzymy się z jego, myślę, że już szóstą trasą. Przystąpmy do dzieła. No i jesteśmy już na trasie gracza i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Wow, tutaj już skręcamy sobie, dobrze. Tak, Kuba 9000 kojarzy mi się z trasami dosyć takimi cwanymi, takimi bardzo technicznymi, gdzie z pewnością... O, jest ciekawie, tak? Także tutaj już jest bardzo interesująco. 54 sekundy na złoto, minuta 1 srebro, minuta 16 brąz, ale tutaj nie mogę doskoczyć jakoś, więc może spróbujmy raz jeszcze. No akurat przyznaję, że na trasach technicznych nie jestem najmocniejszy. Wow. No tutaj z pewnością musimy jakąś prędkość osiągnąć, żeby móc przeskoczyć tę krawędź. Okej, no na razie nie wydaje się najgorzej, w sensie jeśli chodzi o trudność, a też powiem wam, że trasy no nie znałem wcześniej. Tak, razem z wami ją odkrywam, ale dobra, myślę, że jakoś to przejedziemy, tylko gorzej będzie pewnie z czasami, jakie będziemy musieli przebić, albo wyrównać przynajmniej, żeby zdobyć konkretny medal. Ale dobra, jakoś idzie. A tutaj jest już metka, więc... No, mało zabrakło i byśmy już jakiś medal zdobyli. A tak musimy powtórzyć. No i z tego, co mi się wydaje, no to już sreberko by wpadło, czyli już od czegoś byśmy zaczęli. Wow, nie tak to miało wyglądać, ale jedziemy sobie. Przy okazji już poznamy lepiej trasę i mam nadzieję, że potem będzie już szło lepiej. No i też przyznaję, że z samym graczem jest dość ciężko wygrać, w sensie zdobyć wszystkie medale. Jeżeli sięgnę pamięcią do poprzednich rozgrywek na jego trasach. Dobra, udało się. 59-15. Jest srebro. Dobra. Ło, jest dobrze. No a teraz trzeba o złotko powalczyć. Okej, 5 sekund 15 setnych. Wow. Ale już mam 48. Przewagi nad duchem. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale traska dosyć ciekawa. Myślałem, że będzie gorzej. O, tutaj był spory błąd.
Tak jest, 3 sekundy. No i to złotko jest dosyć realne. Gorzej będzie z tym czwartym medalem, mówiąc szczerze. O, to było całkiem ładne. 55-29. No, udało się poprawić. I tym samym znacznie już się zbliżyliśmy do złota. Jeszcze tylko sekunda 29. No to próbujemy. Okej, nie skomentuję tego. Jeszcze raz. Okej, 60 setnych. Wow, wow, wow. Właśnie ten moment jest dosyć taki problematyczny, bo musimy większą prędkość zgromadzić. I to koniecznie, bo inaczej właśnie nie przeskoczymy tej krawędzi. Nie jest dobrze, powiem wam, 38 setnych straty. Powinniśmy mieć, uzyskać sekundę 29, żeby zdobyć złotko. Do autora jeszcze na pewno zabraknie dużo, dużo więcej. No nie, to już nie będzie niestety poprawione. Kurczę, no już prawie sekunda była. A teraz już niestety zostało 11. No szkoda tego błędu. Ale rekord jest. 54,92. No, no to jeszcze 92 setne. Okej, 54,92 setne, 54 sekundy złoto. Sytuacja nie jest najlepsza, ale jeszcze powalczymy, na pewno. No dosyć cwana trasa, no nie powiem. Taka bardzo cwana. Wow, wow. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy po złotko. O,
No złotko jest na pewno w zasięgu. No i teraz chwila prawdy. Aj, niestety, jeszcze nie. 54,33. Kurczę, no coraz bliżej tego złotka i nadal nie ma. Ale też oczywiście medal autora może mieć na przykład 53,99, więc no wszystko jest w gruncie rzeczy możliwe. Tylko musimy to złotko zdobyć koniecznie. No musimy przynajmniej te 54 sekundy uzyskać. Może teraz się uda. A, niestety, obtarłem. Jaż wstyd troszkę się przyznać, ale już powoli dobiega końca czas przeznaczony na tę trasę. A ja nadal nie mam złotka, niestety. A jeszcze nie było w tej serii sytuacji, żebym wyszedł z trasy tylko z dwoma medalami, nie uwzględniając odcinka specjalnego, tylko uwzględniając te zwykłe odcinki serii. A ja nie mam złotka nadal. Troszkę jest smutno, ale walczymy do samego końca. Trzymajcie kciuki. Już nawet nie patrzę, ile mam przewagi, tylko skupiam się na samej trasie. Wydaje mi się, że to zrobię. Czemu? Ajajaj, no 400, no zakładaliście ten scenariusz, bo ja nie. Nie, naprawdę.
jednasetna. 900. To można zrobić. Nie. Nie. To jest największy niefart w wyzwaniach widzów, odkąd pamiętam. Naprawdę. Nie skomentuję tego, naprawdę. No wiecie co? Naprawdę, większego pecha na pewno nie miałem w wyzwaniach widzów. To jest 45 odcinek i większego pecha nie miałem, naprawdę. Nie wiem, jestem bezradny w tym momencie. Nie skomentuję tego, no. Po prostu. Jeszcze niech okaże się, że Kuba 9000 tu wykręcił 53,99. No to naprawdę będę przerażony. Musiałem aż na chwilę przerwać grę i się okazało jeszcze w dodatku, że jakość mojego mikrofonu się pogorszyła, za co bardzo przepraszam z góry. Ten odcinek jest naprawdę pechowy. Nie tak to miało wyglądać. Żeby jedną setną przegrać, no naprawdę, gro. Nie musiałaś mi takiego psikusa robić. Wielka szkoda, że się nie udało. Bardzo chciałem mieć złotko, ale zabrakło tak mało. Ale zobaczmy chociaż ile Kuba 9000 ustanowił, bo to bardzo mnie ciekawi. 50,39. Jakubie, jesteś naprawdę, naprawdę świetny w tę grę. Mapka wygląda fajnie i jest bardzo cwana, bardzo, bardzo, bardzo. To jest ta mapka, którą można sknocić dosłownie na każdym odcinku, w każdym momencie trasy. No i po czasie Jakuba, no ewidentnie widać, że nie popełnił on dosłownie żadnych większych błędów, więc szapopa dla niego. A dla mnie, no cóż, no muszę się zadowolić sreberkiem. Ale traska bardzo dobra. Myślę, że dam jej 7,5 na 10. I to już koniec na dziś. To była naprawdę emocjonująca gra. Na tyle emocjonująca, że zabrakło czasu na drugą grę. Ale spokojnie, będzie więcej gier już w kolejnych odcinkach, na które bardzo serdecznie zapraszam. A jeśli ty chcesz zobaczyć, jak poradzę sobie z twoją trasą, a może chcesz udowodnić swoją kreatywność, zapraszam. Wystarczy śledzić instrukcję, którą widzisz teraz na ekranie. Pamiętaj o limicie długości trasy, jak i też o tym, że przyjmuje inne tryby rozgrywki. Powodzenia! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję Jakubowi, no i do zobaczenia w kolejnych wyzwaniach widzów.